Celtic? Możemy jechać? Co się stało? Max! Zaczekaj, Max! Koło zamarzał. Na końcu ulicy, za wielką żelazną bramą, zobaczył biały pałac. Kamienne twarze z jego ścian spoglądały na otoczenie wykrzywione w grymasie obrzydzenia. Płatki śniegu wbijały się w skórę Maxa, jak opiłki żelaza. Obleczone w biały marmur wnętrza przemykały przed jego oczami. Podłoga była czymś zalana. Krwią? Max? Ragnar. Max? Przytłaczającego poczucia zrozumienia, którego właśnie doświadczał. Na piętrze drobinki kurzu wirowały w smudze światła, docierającej zza jednych z drzwi. Klamka była gorąca. Leżał na sofie w salonie swojego mieszkania w okolicach Hohenberga. Była noc. W pomieszczeniu obwieszonym obrazami roznosił się zapach orzechów włoskich i drogiego alkoholu. Smith? Pochylony nad nim stał lokaj jego ojca. Jego obecność nie zwiastowała nic dobrego. Ręce Maxa drżały niespokojnie. Jak się tu dostałeś? Ona mnie wpuściła. Schmidt wskazał na dziewczynę owiniętą w koc, która stała przy drzwiach. Prostytutka, z którą spał, wiedziała, że źle zrobiła. Nie dawałeś się obudzić. Masz. Ale... Ubierz się na zewnątrz. Jak to? Wyjdź! Nic się nie zmieniło. Co? No dalej źle sypiasz. Sypiam doskonale. Drzwi w rogu salonu kryły zupełnie ciemne pomieszczenie bez okna. Max
Zanotował coś szybko na skrawku papieru i położył go na podłodze. Co ty tam trzymasz? Nic, co mogłoby cię interesować. Czego on chce? Chcę cię widzieć. Nie ma mowy. Tym razem chodzi o coś innego. Ja nie będę tego słuchał. Wynoś się. Wynoś się. Johann Neumayer nie żyje. Przykro mi. Ściany korytarza w kamienicy Winklerów wyglądały tak samo jak kilka lat temu, kiedy Max opuszczał to miejsce po raz ostatni. To samo wątłe światło towarzyszyło mu przez wiele nocy, gdy nagle zlany potem budził się ze snu na schodach, próbując wybiec na zewnątrz. Witaj. Nie będę cię pytać, jak się miewasz. Ja ciebie też nie. Gdzie jest ojciec? Zaczekaj. Zaczekaj, jest w salonie. Razem ze wspólnikiem Neumayera. Kąciki ust jego matki zadrżały w próbie ukrycia wstydu. W tym domu każdy go odczuwał. Ale nikt nie potrafił się do niego przyznać. Dobry wieczór. Odkąd opuścił dom po raz ostatni, nie widział się z ojcem, który teraz spojrzał na niego krótko i od razu odwrócił wzrok. Pan pozwolisz, że przedstawię. To jest właśnie Max. Guten Abend. Ludwik Liebenthal. Kłaniam się nisko. Witam. Gorąco współczuję z tobą z powodu śmierci Johanna. Liebenthal przytulił Maxa po ojcowsku. W tym wylewnym uścisku było jednak coś więcej niż samo współczucie. Niezmiernie się cieszę na to spotkanie. Dziękuję i wzajemnie. Jak to się stało? No cóż, nagła choroba. Słabł przez tydzień i serce mu nie wytrzymało. Tak, dla mnie on też był bardzo drogi. Ale zastanawiasz się zapewne, co tu robię? Wystarczyłby przecież list. Niewątpliwie. Tak, jak już mówiłem, twojemu ojcu mój wspólnik chciał, żebym osobiście zadbał o wykonanie testamentu. Usiądźmy może, proszę. Przepraszam, Herr Winkler, że ja tak w pana domu i to o tej porze. Proszę. Do każdego spadkobiercy jeździ pan osobiście? Prawdopodobnie tak musiałbym zrobić. Na szczęście spadkobierca jest tylko jeden. Ja? Tak. Tak. Cały majątek. To znaczy ta część, która należała do naszego przyjaciela. Tutaj jest cała dokumentacja. I
tutaj niestety pojawia się kłopot. Będę szczery. Bez tego wszystkiego nie dam rady utrzymać interesu. Dlatego potrzebuję odkupić od ciebie, co ci zapisał. Wiem, że to brzmi niebywale, żeby odkupować własną fabrykę, ale kto by przypuszczał, że tak sprawy się potoczą? W celu załatwienia całej procedury i przekazania pieniędzy musiałbyś przyjechać do Łodzi. Wymóg zarządu spółki. Oczywiście nie ma pośpiechu. Twój ojciec nie jest przekonany do tego wyjazdu, więc pewnie będziecie chcieli wspólnie się... Ojciec nie jest decyzyjny w tej sprawie. Tu jest dokładny wykaz mienia. Proszę łaskawie się przyjrzeć. Rzeczywiście dużo tego. A to wspaniałe, że szanuje pan wolę mojego przyjaciela. No i to wyjdzie ogromna suma. Obawiam się tylko, że ta podróż jest mi zupełnie nie po drodze. Może mogę... Przepraszam. Pomiędzy fotografiami majątku dostrzegł coś niepokojąco znajomego. Zdjęcie willi Neumayera. Biały pałac z masywną bramą z żelaza. Wszystko w porządku. Nic takiego. Przepraszam. Herr Liebenthal, ile pan straci na każdym dniu przestoju? No, kilka tysięcy rubli. Mein Gott, kilka tysięcy rubli. Kiedy pan wraca do Łodzi? Do Łodzi jutro nad ranem. No dobrze, to pojadę z panem. Załatwimy to jak najszybciej, żeby mógł pan bez problemów kontynuować działania zakładu. Liebenthal bacznie się mu przyglądał. Musiał czuć, że ta nagła decyzja miała drugie dno. Max to wiedział. Nie jestem pewien, aby... Ale ja jestem. Tak będzie najlepiej, prawda? Myślę, że tak. Tak? Max, poczekaj. Nie powinien... Proszę, nie róbmy tego. Posłuchaj mnie przez chwilę. Chodzi o to, że jest tam twoje nazwisko, ale nie twoje imię. Nie potrafisz tego przeżyć? Nie traćmy zdrowego rozsądku. Uważam tylko, że... Zamknij się! Co jest? Max! Schmidt będzie wiedział, gdzie mnie szukać. Widzimy się jutro. Wszystkie awantury, napady złości, omdlenia kończyły się na ulicy. Jeszcze jako nastolatek Max zawsze zatrzymywał się na rogu i sprawdzał, czy Schmidt za nim nie idzie. Miał nieodparte wrażenie, że tym razem wyszedł z domu po raz ostatni. Ale mimo to nie odnalazł w sobie żadnej emocji na miarę tego przeczucia. Zawsze zadziwiało go, jak bardzo różnił się od ojca. Nie mieli ze sobą nic wspólnego. Nic. Stary Winkler był dla niego jak obca osoba, w której oczach pulsowała zazdrość, bezsilność i frustracja. Tego wieczora dołączył do nich również strach, którego Max nie mógł zrozumieć. Czasem łapał się na pragnieniu, by potrafić się okłamywać tak jak wszyscy, jak jego ojciec, Schmidt, cała rodzina, wmówić sobie, że istnieje coś ponad chorobliwą potrzebę kontroli i władzy i wierzyć w to tak zawzięcie jak oni. A jednak była jedna rzecz, którą całe życie trzymał tylko dla siebie. Przed oczami wciąż migotało mu to, co zobaczył na zdjęciu, w dokumentach. Od razu ruszył w kierunku drzwi w rogu salonu. W
ciemnym pomieszczeniu bez okna piętrzyły się stosy książek porozrzucanych w nieładzie. Między nimi leżał notatnik z zapiskami i rysunkami, który od lat sporządzał po każdym przebudzeniu. Max dotarł do niedbałego szkicu wielkiego pałacu z żelazną bramą. Musiał jechać z Libentalem. Spałeś bardzo długo. Max ocknął się z pulsującą głową. Jak? Odruchowo sięgnął do kieszeni płaszcza. Zapisał w notesie tylko kilka słów. I wtedy zobaczył przenikliwy wzrok Libentala. O, widać już kominy. Zaraz dojedziemy. Jak będzie wyglądała procedura spadkowa i ile to potrwa? No, mam nadzieję, że niedługo. A powiedz, mogę wiedzieć, dlaczego zgodziłeś się ze mną pojechać? A szybko, jeśli uraziłem. Johan był moim... przyjacielem. Powiedzmy, że bardzo dobrze się znaliśmy. Aha. Widzisz, Max, ja też bardzo dobrze znałem Johana. Od lat mieliśmy wspólne interesy, wspieraliśmy się. Kiedy spłonęła jego fabryka, no, należało mu pomóc. Dlatego zainwestowałem. Oferował coś znacznie lepszego niż cała łódzka tandeta. Razem stanęliśmy na nogi. Czemu tak patrzysz? Nie wierzysz mi? Przepraszam. Po prostu... nie wierzę w bezinteresowne postawy. On powiedział mi to samo. Proszę tego nie brać osobiście. Zwyczajnie nie widzę, że... że nie miałem z tego czegoś dla siebie, tak? No, masz rację. Coś takiego było. Nie lubię o tym mówić, przepraszam, bo to należy do przeszłości. Kiedy byłem młody, zaczynałem jako drobny kupiec. Miałem zatarg o ziemię z pewnym bogatym Niemcem. Wybrał ją sobie na budowę pałacu. Chciał mi ją odebrać. Postawiłem się. Nie krył urazy. Zresztą nie będę zatruwał ci umysłu szczegółami. Wystarczy powiedzieć, że konsekwencje poniosły niewinne osoby. Rodzina. Max. Ktoś, kto sądzi, że miejsce pożywych można czymś zapełnić, jest głupcem. Tamten człowiek zabrał mi wszystko. Tylko Johan mnie rozumiał. Sam zresztą dobrze wiedział, co to jest przebywać w tych wszystkich stopionych salach. Tylko w towarzystwie służby. Wdzięczność za wszystko, co dla mnie zrobił, nie pozwoliłaby mi go zostawić po tym, jak się spalił. Przez lata byłem najbliższą mu osobą. Poza tobą, Natalie. Nigdy nie rozumiałem, dlaczego się mną przejmował. Ale tak. Też byłem mu za to wdzięczny. Nie miał nikogo. No, jesteśmy już na miejscu. Imponujące. Tak. Tak, ja też za każdym razem jestem pod wrażeniem.
jutro z samego rana ktoś po ciebie przyjedzie. Proszę nikogo nie wysyłać. Przejdę się. Hotel jest tam, za rogiem. Środek nocy, a ja mam jeszcze sporo spraw do załatwienia. Obowiązki starych ludzi. Max! Danke. Dziękuję, że przyjechałeś.